Rozpoczynając kurs dotyczący podatku VAT, w pierwszej kolejności myślę, że warto wyjaśnić sobie, od czego pochodzi ten skrót, te trzy litery. One tak naprawdę są skrótem od nazwy Value Added Tax, czyli podatek od wartości dodanej. Czemu od wartości dodanej? Zaraz sobie to wyjaśnimy. Natomiast ten skrót to ma na myśli. W Polsce ten podatek często również nazywany jest po prostu. Podatkiem od towarów i usług, w skrócie PTU, i możecie się z takim nazewnictwem spotkać. Bądź skrót VAT, bądź skrót PTU, bądź podatek od wartości dodanej. Podatek VAT równocześnie stanowi podatek pośredni. Czemu jest podatkiem od wartości dodanej i równocześnie podatkiem pośrednim? Będzie dla Was jasny już za chwilkę, jak sobie wytłumaczymy, jak ten podatek działa. Dla wszystkich tych, którzy już przeszli kurs średnio zaawansowany e, z rachunkowości bilansowej. Pewnie te podstawy podatku VAT, o których teraz powiem, e, będą już znane i te osoby mogą e, te podstawy pominąć. Natomiast dla wszystkich, którzy po prostu chcą zrozumieć VAT, wyjaśnię trochę na początku sam mechanizm działania podatku VAT. Pewnie intuicyjnie już wyczuwacie tę zasadę, ale przyjrzymy się temu na podstawie najpierw jakiegoś przedsiębiorstwa, czyli jakiejś firmy. E, powiedzmy, że jest to firma Meblex, która produkuje meble. No i taka firma zapewne dokonuje zakupów. Drewna, z którego te meble produkuje. W takim momencie, z reguły, przedsiębiorca kojarzy nam się, że otrzymuje fakturę potwierdzającą ten zakup, na której znajduje się doliczony podatek VAT, zwany w przypadku zakupów VAT-em naliczonym. Co dzieje się dalej? Taka jednostka po wyprodukowaniu mebli zapewne te meble będzie chciała sprzedać, w związku z tym dokona sprzedaży. Sprzedając wystawi bądź paragon, bądź fakturę, no bo tu zależy kto jest klientem, jeżeli osoba fizyczna to kojarzy nam się, że raczej otrzymujemy paragon, chyba, że na życzenie fakturę, jeżeli przedsiębiorstwo, no to otrzymuje fakturę. Na fakturze sprzedaży jednostka dolicza VAT, który w tym momencie znany, zwany jest VATem należnym. No i w następnej kolejności ta jednostka rozlicza w jakiś sposób ten podatek VAT do Urzędu Skarbowego, w jakiś sposób odprowadza z tego podatku VAT naliczonego i należnego podatek do Urzędu Skarbowego. O tym, jak to robi, powiemy sobie już za chwilę. No teraz wyobraźmy sobie, że ta jednostka sprzedała, ta firma sprzedała meble panu Kowalskiemu. On również otrzymuje paragon bądź fakturę, jeśli sobie tego zażyczy. I na, tych, na tej fakturze bądź na tym paragonie jest doliczony podatek VAT naliczony. Ale intuicyjnie wiemy, że my, jako konsumenci, nie rozliczamy się z urzędem skarbowym z VAT-u, który mamy na naszych fakturach. Nie mówię tam o nielicznych przypadkach, kiedy mamy zwrot VAT w związku z zakupem materiałów budowlanych. Mówię tutaj o ogólnych zakupach dóbr konsumpcyjnych. Więc już widzimy, że intuicyjnie możemy powiedzieć, że podatek VAT raczej dotyczy przedsiębiorców, a nie osób fizycznych. Ale czy na pewno o tym sobie powiemy troszkę później w tych bardziej zaawansowanych lekcjach? Na ten moment tak podejrzewam, że Wam wszystkim się kojarzy podatek VAT. Raczej dotyczy przedsiębiorców, a nie osób fizycznych. No i takiej króciutkiej quiz na koniec. Wyobraźmy sobie, że ta jednostka Meblex w czerwcu zakupiła 100 bali drewna egzotycznego do produkcji mebli. Na fakturze zakupu został doliczony podatek VAT. Jaki to jest podatek? Należny czy naliczony? Odpowiedzcie szybciutko i przechodzimy do dalszej części kursu.